Panie pośle, premier Tusk wysłał wczoraj do wszystkich służb mundurowych, do właściwie każdego pracownika służb mundurowych osobisty list i w związku z tym listem pojawiło się wiele komentarzy. Na przykład Piotr Semka mówił o wykorzystywaniu aparatu partyjnego do kampanii. Bronisław Komorowski mówił o tym, że jest to dementowanie plotek, które się pojawiły. Natomiast na przykład przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych mówią o tym, że jeszcze kilka tygodni temu, że te plotki są od dawna, już funkcjonują w służbach mundurowych i jeszcze kilka, dosłownie 2-3 tygodnie temu próbowali nawiązać kontakt z rządem w tej sprawie i absolutnie nie było żadnej reakcji. Jak PiS na ten list się zapatruje? No to jest ewidentne nadużycie, dlatego że jeżeli przypomnimy sobie wypowiedzi na przykład pana ministra Boniego, w końcu pan minister podlega premierowi Donaldowi Tuskowi, to słyszeliśmy, że rząd pracuje nad wydłużeniem wieku pracy funkcjonariuszy służb mundurowych. I nagle okazuje się, że to były tylko plotki. Te plotki dementuje premier Donald Tusk, wykorzystując pieniądze podatnika, bo przecież wysłanie listu do każdego żołnierza, oficera kosztuje konkretne pieniądze. Zamiast wydawać te pieniądze na pomoc powodzianom, to wydaje pan premier Tusk te pieniądze na dementowanie słów ministra w swoim rządzie. To jest sytuacja absurdalna. Dla mnie jest to dowód tego, że Bronisław Komorowski jest bardzo słabym kandydatem i że jego przełożony, pan Donald Tusk, bardzo się denerwuje, że Bronisław Komorowski te wybory przegra. Bo rzeczywiście przegra, jest niekompetentny, nie radzi sobie w debatach, wydaje świadectwo człowieka, który jest nieprzygotowany do pełnienia funkcji prezydenta Rzeczypospolitej. W związku z tym pan premier Donald Tusk reaguje tak nerwowo, ale takie działanie jest sprzeczne z przyjętymi normami działania, bo trudno wyobrażać sobie to, żeby rząd angażował się w kampanię wyborczą Bronisława Komorowskiego, jeszcze dodatkowo, żeby angażował pieniądze podatników. No to jest działanie sprzeczne z przyjętymi normami. Premier Donald Tusk wystosował do wszystkich służb mundurowych osobisty list w związku z dyskusją, która się w czasie kampanii wytworzyła. I w związku z tym jest wiele komentarzy, to znaczy na przykład przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych mówią o tym, że te plotki pojawiły się już dawno w styczniu na skutek wypowiedzi ministra Boniego i że wielokrotnie próbowali rozmawiać z rządem w tej sprawie. Bronisław Komorowski powiedział, że jest to i trzeba było jak najszybciej w związku z tym, że rzeczywiście to są nieprawdziwe pogłoski. Trzeba było to bardzo szybko zdementować po prostu. Natomiast na przykład komentatorzy, nie wiem, Piotr Semka mówią o tym, że jest to zawłaszczanie instytucji państwa do kampanii wyborczej. Ja się chciałam dowiedzieć, czy rzeczywiście sytuacja była na tyle napięta, że nie można było poczekać, bo przecież rząd będzie trwał, nie można było poczekać te kilka dni do rozstrzygnięcia wyborów z tego typu dementii. Rzeczywiście po prezentacji programu pana ministra Boniego pojawiły się takie plotki, że taka sytuacja może mieć miejsce i była wielokrotnie dementowana, że mówiono, że praw nabytych nikt nigdy nie straci. Ale w czasie kampanii takie plotki ciągle podsycane powodują, że ludzie zaczynają się denerwować o swoją przyszłość i jak zupełnie rozumiem, skoro z różnych miejsc słyszą, że istnieje taka możliwość, a nie wszędzie tłumaczenia czy dementowanie tego docierało. Dlatego uważam, że w tak drażliwych obszarach takie ucięcie definitywne tych spekulacji było konieczne i uważam, że decyzja pana premiera, żeby wyjaśnić, że to o czym że to są plotki, że taka sytuacja nie ma miejsca, bo nikt nie zamierza praw nabytych nikomu zabierać, bo to by było w ogóle niezgodne z tym, że człowiek pracuje całe życie i nagle na finiszu swojego życia wszystko ulega zmianie. Dobrze, a czy ktoś mówił o zabieraniu praw nabytych? Tak, niestety ja sama słyszałam wielokrotnie, że mówiono, że zmiana systemu właśnie takiego może spowodować, że osoby mogą te prawa stracić i przecież z tego wziął się ten niepokój. O tym w ogóle nie ma mowy i dlatego uważam, że gdzieś pojawiają się spekulacje czy plotki, które mogą spowodować, że ludzie żyją w niekomfortowej sytuacji, czy boją się o swoją przyszłość, trzeba natychmiast ucinać i wyjaśniać. Wystosowanie tego listu z kolei spowodowało pojawienie
się spekulacji na temat prowadzenia kampanii wyborczej w wojsku, w służbach mundurowych, co jest prawem zakazane, tak? Oczywiście, że jest zakazane, ale skoro służby mundurowe obawiają się i docierają do nich z różnych źródeł przez media, prasę, różnych dziennikarzy, niepokojące informacje, to obowiązkiem premiera jest uciąć to właśnie, żeby nie była prowadzona kampania wyborcza w tych terenach wojskowych.